Cześć, witaj w kolejnym odcinku kursu podstawowego .NET. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tokenach JWT. Co to jest i do czego to służy? Tokeny JWT to tak naprawdę są tokeny, które zawierają uprawnienia, czyli jest to taki kawałek kodu, kawałek ciąg znaczków, taki string, który zawiera informacje, które gwarantują, że jesteśmy jakimś użytkownikiem, że posiadamy uprawnienia do jakiegoś systemu, że coś po prostu posiadamy, jakąś informację. I jak wejdziemy sobie na stronę JWT.io, no to widzimy, że tu ostrzeżenie, że tak naprawdę to jest token. To jest token, przykład tokena JWT, czyli JSON Web Token. I to po prostu zawiera w sobie różne rzeczy, o których zaraz opowiem. I tutaj mamy też ostrzeżenie, że takie tokeny JWT są tak naprawdę uprawnieniami, credentialsami, i mogą dać dostęp do zasobów, czyli nasza strona używa takiego tokenu i komunikuje się na przykład z jakimś serwerem, żeby dostać dane, czyli logujemy się, taki token zostaje nam wystawiony na podstawie loginu i hasła, albo jakiegoś certyfikatu, albo jakiejś karty, którą włożymy do komputera i nasz system wygenerowuje taki token i przez jakiś czas, 5 minut, godzinę, 2 godziny, tak jak ustawimy, bo można to ustawić token, kiedy wygasa, ten token zastępuje nasze dane, czyli nasze login i hasło nie krąży sobie w sieci, szczególnie hasło, żadny secret, czyli nie krąży on, tylko używamy tylko za jednym razem, kiedy zalogowujemy się, dostajemy ten token, tylko wtedy za jednym razem podajemy swoje jakby hasło do systemu, albo wpinamy kartę, a potem przez jakiś czas używa się takiego tokenu, ponieważ on zawiera tylko dane jawne, to znaczy nie ma w nim żadnych haseł, ale wszystkie informacje, które są potrzebne, żeby być prawidłowo zidentyfikowanym przez system. No i trzeba uważać, nigdzie ich nie wklejać. Na tą stronę sobie wklejamy tylko testowo. Jeśli wiemy, że to jest testowe, jeśli to są produkcyjne, ta strona oczywiście mówi, żeby nigdzie ich nie wklejać, że oni ich nie rejestrują i wszystko dzieje się tylko tutaj po stronie JavaScript przeglądarce, ale musimy pamiętać, żeby nigdzie tokena z produkcyjnego, z jakiegoś naszego systemu nie wklejać, żeby coś tam sprawdzić, ponieważ no nie ufamy, nie wiemy, kto stoi za tą stroną i czy te tokeny faktycznie rejestruje, czy nie. I taki token może przez jakiś czas, dopóki nie wygaśnie, jest tak, jakbyśmy się zalogowali do jakiegoś systemu. I w ten sposób takimi tokenami bardzo często komunikują się na przykład frontend jakiś napisany w JavaScript albo w Angularze. Jednorazowo uzyskuje taki token przy logowaniu i tym tokenem potem komunikuje się z backendem, ponieważ w ten token da się włożyć dużo informacji. To może na początek tyle, co to jest w ogóle token i co teraz sobie token zawiera. On zawiera jakiś sobie tam nagłówek, to jest to czerwone literki, to jest ten nagłówek. I to jest metoda haszowania, kodowania tego całego naszego stringa, zabezpieczenia. No i tu mamy różne rzeczy, na przykład te rzeczy możemy swobodnie tutaj dodawać. Pewne elementy wygenerują się same, używając odpowiedniej biblioteki, na przykład jeśli chcemy, możemy je tu z palca dopisać i wyliczyć takie cyferki, ale możemy też zrobić tak, że pewne biblioteki z automatu dopisują. To jest na przykład issued add, czyli wystawiony, kiedy został wystawiony token. Ale są na przykład, kiedy wygasa token i tutaj po prostu jest podany czas, który zakodowany jest jako liczba, ale tak naprawdę tu widzimy, że to jest jakaś konkretna godzina. No i tu jest informacja, to jest podpis, czyli ta część to jest jakby nagłówek, to są dane, które dodajemy i tych tutaj danych, takich jak name, na przykład John Doe, możemy tu wstawić ile chcemy po przecinku, czyli taką kolekcję dowolnych informacji. I na końcu podpisujemy ten nagłówek plus te dane jakimś hasłem. Tutaj w tym przykładzie tym hasłem jest właśnie ten napis tutaj w tym polu i zostaje wystawiona używając tego właśnie tajnego ciągu znaków. Jest użyta właśnie taka metoda haszująca. O metodzie haszującej może w następnym odcinku opowiem. I z tego wystawia się taki token, czyli ta metoda generuje nam taki właśnie dziwny, znaczy tu się wystawia ten podpis, ta sygnatura, to niebieskie to jest sygnatura, czyli zbite to plus to plus to tworzy nam tak naprawdę cały ten token, czyli składa się z nagłówka, z danych i z podpisu. I ten podpis jest tutaj dla nas kluczowy, ponieważ podpis mamy jakieś hasło, tajny ciąg znaków, który znamy tylko my, zna na przykład jest tylko na serwerze wgrany. W momencie, kiedy się logujemy, tylko serwer potrafi wystawić taki token
i kiedy będziemy musieli skorzystać z tego tokena, no to serwer potrafi, używając tego ciągu, sprawdzić, czy to na pewno jest ten właśnie token, czy to jest na pewno token wystawiony przez ten serwer, czyli on zna sobie tu sekret i potrafi to sprawdzić. No i to z grubsza jest właśnie ten token. To wszystko w tym odcinku. Dzięki, że obejrzałeś lekcję do końca. Zapraszam Cię do zasubskrybowania kanału szkołaprogramowania.com. To wszystko na dzisiaj. Serdecznie pozdrawiam. Cześć. Pod filmem znajdziesz link do kodów źródłowych, które zostały użyte w tym odcinku. Spróbuj swoich sił samodzielnie w Visual Studio. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programowaniu, to zapraszam do następnego filmu.